Wracamy po przerwie do tematu grilla. Przyznaję się, że ten drugi odcinek jakoś nie mogłem się zebrać do jego nagrywania. Rurki przyszły ze stali nierdzewnej, z tym, że ścianka jest dość gruba, to jest półtorówka, 1,5 mm. No zobaczymy, jak to pójdzie. Szczerze mówiąc, długo czekałem na rurki, tam przyszła jedna, potem dopiero druga doszła. I wszystko się okaże, czy da się w nich nawiercić te dziurki, ponieważ akurat to myślę, że będzie najtrudniejsze. Mam co prawda taką wiertarkę stołową, ale ona jest, no nie ma wolnych obrotów, tylko raczej szybko wierci. Przydałaby się taka prawdziwa stołowa na wolnych obrotach, żeby sobie to wimadło wkręcić rurkę i wtedy próbować. No zobaczę. Zobaczę, jak to pójdzie z napunktowaną rurką. A jeśli nie będzie chciało iść, to jeszcze widziałem taki sposób, że się nacina taki lekki rowek i wtedy można wiercić. No zaraz zobaczymy. Ale w razie czego, w międzyczasie znalazłem alternatywę. Można kupić takie gotowe te rurki, paleniska, jakby to nazwać. Są takie uniwersalne, czyli rozsuwane na różną długość, że pasują do różnych grilli. Natomiast kosztuje chyba 130 zł za zestaw, to nie tak drogo. Natomiast w ogłoszeniu nigdzie nie udało mi się znaleźć, czy to jest ze stali nierdzewnej. Także no, jest to jakaś alternatywa, ale jeśli to będzie za 130 zł, myślę, że raczej nie będzie nierdzewka. No to trochę szkoda, bo no dałoby się to zrobić, ale będzie znowu na 2-3 lata pewnie. No zobaczymy, jeśli się nie uda, to wiercenie w tych rurkach, co kupiłem, no to będziemy kombinowali w takim razie. No się zamówi i się skończy na tym, że założę gotowca, a te blachy po prostu, które wcześniej przygotowałem, będą naprawione i ta dolna blacha dorobiona. Także zaraz robię porządek, sprawdzimy, czy da się to przewiercić. Już sobie dobrałem wiertełko, wychodzi na to, że to jest jakieś 2,5-2,4 mm te otwory. No i teraz co, muszę sobie najpierw przyciąć tą rurkę na odpowiednią długość. No i będziemy próbować coś wiercić, może się akurat uda. Próbuję sobie to jakoś przymocować, tutaj to imadełko, żeby się to trzymało, natomiast powinno to być inaczej, bo to jest na takim krzyżaku, który powinno się tutaj dać regulować w prawo, w lewo, wszystkie strony, natomiast nie zamontowałem tego od początku, bo przeważnie jak coś wierciłem, to na klotuszku drewnianym, także pierwszy raz potrzebuję akurat tego użyć, ale może coś z tego będzie. Może akurat się uda, albo się nie uda. Są dwie opcje. Wiertarkę zmieniłem na inną, tamta bosza nie ma regulacji. Ta teoretycznie miała regulację prędkości, ale tylko teoretycznie, bo okazuje się, że też nie działa. Zobaczymy, sprawdzimy, czy w ogóle da się coś tym wywiercić. No, żabkę jej używam, tej stołowej, bo nigdy takich precyzyjnych rzeczy się nawet nie zabierałem, bo nie było potrzeby. Natomiast zobaczymy, co to z tego będzie. To mam umocowane. Nie będzie teraz słychać, bo włączam. Tak jak słychać na takich obrotach, takim małym wiertełkiem, to sobie można. To nie będzie właśnie przez to, że nie ma regulacji obrotów. Znaczy jest, ale nie działa. I no do takiego małego wiertła powinny być wolne obroty. I powinno to powolutku sobie wiercić. Natomiast widzę, że no nie zasmykuje się na bok. Może coś by z tego było, ale podejrzewam, że bez takiej wolnoobrotowej wiertarki nic z tym nie będzie. Mam takie wkrętarki wolnoobrotowe, je się da regulować, natomiast nie ma znowu tego, jak wkręcić, bo tutaj jest sprzęgiełka, są w tym miejscu
I z tych wszystkich wiertarek, które mam, no to żadna nie będzie tak działała. Przydałaby się jakaś taka stara, dobra celma z biegiem pierwszym i drugim. To jest właśnie coś podobnego na wzór celmy starej. Ma mechaniczny pierwszy, drugi bieg, wolny start i tak dalej. No ale mówię, nie wkręci się, bo są takie sprzęgła do wkręcania. Nie ma tego uchwytu. Natomiast tutaj jest Bosch i on ma tutaj ten właśnie o ten pierścień chodzi. Natomiast w nim też nie działają ani prawe, lewe obroty, ani niższe obroty. No nic, ciężko chyba to będzie tą wiertarką zrobić. No niestety, przy tych obrotach to wiertło się pali. A że to jest nierdzewka, to też miękka nie jest. Nie mam pomysłu co dalej, bo nie mam innej wiertarki, która właśnie miała niskie obroty. Mam u wujka taką dużą wiertarkę stołową. Natomiast tam jest taki problem, że futro ma lekkie bicie, takie mniej więcej centymetr. Także ciężko było trafić w rurkę, a nie mówiąc o tym, żeby to równo nawiercić. No nie wiem, w tym momencie co wymyślić. Mam teraz jeszcze nawiercić tą wiertarką z wolnymi obrotami, natomiast bez uchwytu jakiegoś stabilnego to chodzi prawo, lewo. To jest cieniutkie wiertełko, także to więcej wierteł złamie. Jest to wszystko warte. I tak coś czuję, że to nic z tego nie będzie. Zrobić sporo, bo gdyby to chodziło jakieś tam trzy dziurki, a tego jest mnóstwo. I teraz nie wiem, czy zakładać z powrotem tą starą, póki ona jeszcze działa. Co to za działanie, tutaj już obłazi, jest naprawdę cieniutko tego. Albo zamówić tamte z zestawu naprawczego. Widzę, że tu są jeszcze większe dziurki, potem są mniejsze. Także nie wiem, czy to specjalnie, czy się wyrdzewiały. Z takiej prostej roboty ciężki temat wyszedł. Samą wiertarką i tym samym wiertłem, no w tej starej rurce nie jest problem wywiercić otwór. Jednak stal zwykła jest dużo bardziej miękka niż nierdzewka. No i tutaj mówię, bez porządnej wiertarki i uchwytu do wiercenia, to niestety tego nie wywiercę w tej kwasówce. No widać, że ten płomień jest nierówny, tu gdzie są bardziej wypalone, to są większe te płomienie, przez to też chyba bardziej pali. Jedzonko. Chyba, że taki był zamysł konstruktora, ale jakoś dziwnie to wygląda, że na początku i na końcu są większe, a po środku mniejsze te płomienie. No i nie wiem teraz, czy poskładać to po prostu na tym tak jak jest, na tym starym. Tutaj takie te mostki jeszcze wyrdzewiałe. I te mostki są pomiędzy palnikami właśnie po to, żeby płomień się rozchodził po wszystkich palnikach, ponieważ tylko dwa środkowe mają zapalacz, a te dwa skrajne mają się zapalić od tych środkowych. Natomiast to myślałem, żeby zrobić też z tej nierdzewki, tylko w tym momencie to nie wiem, czy jest sens robić tamtą resztę porządnie, skoro i tak palniki są, jakie są. Chyba zamówię tamte w internecie, zobaczymy, jak one są wykonane. No bo składać to na tych starych chyba nie ma większego sensu, nie wiem sam. No nic, pozostaje mi zmierzyć, jaką długość mają te dotychczasowe palniki. No i zamówić, zobaczymy co to jest warte, to co się zamówi gotowe. Także nie wiem, jeszcze jeden odcinek w takim razie będzie, jak już dojdą te palniki, powymieniam wszystko. I jeszcze tą dolną blachę dorobimy na nowo, jakąś taką sztywniejszą. No i myślę, że no, drugie tyle powinien pochulać. Z drugiej strony no, nowego kupować za nie wiem 1000 czy 1500, no to lepiej chyba te 130 dołożyć, trudno, tamte rurki kupiłem niepotrzebnie jak się okazuje, bo nic z tego nie wyszło. Natomiast no nie wszystko się musi zawsze udawać idealnie, także trudno się mówi, działam dalej, próbuję. I te moje się okazuje, że mają 38 cm długości.
Check it. Check it. Check it out. Check it. 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 Check it out. Check it. 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 Check it out. Check it. 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 Check it out. No i wszystko wskazuje na to, że będzie część trzecia, w której mam nadzieję, że uda się wszystko poskładać w całość i zacznie to działać. Dzięki, do zobaczenia.